Kto z nas nie słyszał o Pieninach, Trzech Koronach czy Sokolicy? Z Krościenka nad Dunajcem, gdzie zaczynamy naszą wycieczkę, wiedzie wiele szlaków właśnie w te najciekawsze rejony Pienin. Idąc na Trzy Korony, główny cel naszej dzisiejszej wycieczki, mijamy kilka jeszcze pustych o tej porze dnia ulic Krościenka, by po chwili, skręcając ostro pod górę, wejść na jeden z rozpoczynających się tu szlaków turystycznych. Szlak teraz pnie się zboczem pod górę na skraju lasu. Są pierwsze dni wiosny. Przyroda jeszcze nieśmiało budzi się do życia. Oglądając się za siebie, podziwiamy panoramę Krościenka oraz okolic. Widoki aż kuszą, by się zatrzymać i podziwiać panoramę Lubania czy Dzwonkówki. Ten żółty szlak, zresztą jak wszystkie w okolicy, prowadzi w jednym kierunku, na Przełęcz, chwała Bogu. Niebawem od naszego szlaku odbija w lewo zielony szlak, prowadzący w kierunku Czertezika. Zaś po nim niebieski na Sokolicę, a następnie szlak na Zamek Pieniński. Pan jest gospodarczyjny, nie? W tym miejscu byliśmy już niejednokrotnie. To wspaniałe miejsce na wędrówkę i podziwianie widoków. To również kultowe miejsce, by poznać same Pieniny, a wejście na same Trzy Korony nie nastręcza większych trudności. Bynajmniej cel naszej wycieczki, Trzy Korony, ta góra symbol, tworzona przez charakterystyczną skalną koronę pięciu turni, nie jest najwyższym wzniesieniem Pienin. Jest nim wysoka. Szczyt w Małych Pieninach o wysokości 1050 metrów nad poziomem morza. My jeszcze po 15-minutowym podejściu dochodzimy na Przełęcz Szopka. Chwila odpoczynku, łyk ciepłej herbaty i w drogę pod górę.
Po niespełna 30 minutach podejścia jesteśmy na niewielkim placu w cieniu pobliskich drzew, tuż obok wejścia. Kupujemy bilety wejściowe i już po stalowych podestach wychodzimy na szczyt Trzech Koron. Szczytu urwiska panorama na Tatry, Gorce, Beskid Sądecki, Babią Górę, pobliskie Turnie oraz przełom Dunajca. Jest czym nakarmić zmysły, a pogoda przy tym dopisuje. Wracamy. Zatrzymujemy się tuż pod punktem sprzedaży wejściówek. Tu chwila oddechu, lekki posiłek i ruszamy w kierunku Góry Zamkowej. Szlak wiedzie nas teraz w dół aż do Polany Kosarzyska, by po kolejnych 20 minutach dotrzeć do najwyżej położonej warowni w Polsce. Górska budowla zbudowana została przez Bolesława Wstydliwego dla swojej żony Kingi jako schronienie w czasie najazdów tatarskich. Zaś mieszcząca się w skalnej wnęce figura świętej Kingi to pozostałość po byłej pustelni. Zwiedzamy pozostałości i ruiny twierdzy. Thank you.
Teraz wracamy do rozwidlenia szlaków, by dotrzeć do szlaku, którym wchodziliśmy na Trzy Korony. Skręcamy w prawo i niebieskim szlakiem kierujemy się Sokolą Percią na Czertezik i Sokolice. To najbardziej wymagająca część szlaku. Trochę ślisko, duży ruch, ale ułatwienia pomagają w pokonaniu trudności. Widoki zaś wspaniałe. Czertezik to długi szczyt zbudowany z wapieni o wysokości 772 metry nad poziom morza. Jego południowy stok, dość stromy, opada 40-metrową przepaścią do wód Dunajca. Tak docieramy do przełęczy Sosnów, a przed nami jeszcze tylko chwila, by po kamiennych schodach wejść na szczyt Sokolicy. Ze szczytu zapierający dech w piersiach widok. Tatry na horyzoncie, a w dole przełom Dunajca. Rzekłoby się, żyć nie umierać. Szkoda tylko połamanej i wszystkim znanej sosenki. Wracamy tą samą drogą i docieramy na powrót na przełęcz. Następnie odbijamy w prawo w dół do Krościenka. Teraz tylko ciągłe schodzenie, aż do drogi prowadzącej bezpośrednio wzdłuż Dunajca do rynku miasta. Teraz godzinny spacer drogą i jesteśmy na powrót na parkingu, skąd ruszamy w drogę powrotną.